Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Nie przerywane są ani audycje, ani czytania. Bardzo Wam dziękuję. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga piąta. Kim jesteśmy? W poszukiwaniu dowodów. Rosja przyszłości. Przepiękny kraj, w którym wiedzie szczęśliwe życie wiele osób z przyszłych pokoleń. Rosja przyszłości to kraj, który poprowadzi ku szczęśliwemu życiu ludzkość całej planety. Ujrzałem wspaniałą Rosję w rozkwicie. Tę przyszłość pokazała mi Anastazja. Stało się zupełnie nieistotne i bez znaczenia, że to ta płomienna, nietracąca ducha pustelniczka żyjąca pośród syberyjskiej tajgi może podróżować na inne planety, w przyszłość bądź przeszłość. Ważniejsze jest to, że w jakiś sposób niewidzialnymi nićmi jednoczy ona dusze ludzi mieszkających w różnych krajach w jeden wzruszający poryw twórczości. Ważne jest zupełnie co innego. Właściwie to, że ten poryw istnieje. Bo czy to ważne, skąd posiada taką rozległą wiedzę o naszym życiu? Dużo istotniejszy jest sam rezultat tej wiedzy. Taki mianowicie, że ludzie w różnych miastach, zetknąwszy się z tą wiedzą, sadzą cedrowe aleje, produkują olej cedrowy i wciąż układają nowe piosenki i wiersze o tym, co piękne. To wspaniałe. Pomyśli o czymś, ja to opisuję i spełnia się. To fantastyczne. Ta fantastyka wcielana jest w życie na oczach wszystkich. Teraz pomarzyła o wspaniałym państwie. Czyżby i to również mogło się spełnić? Byłoby dobrze, żeby się spełniło. Trzeba jakoś pomóc. Analizując to, co Anastazja do tej pory powiedziała i pokazała, wciąż bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że marzenie o pięknej przyszłości jest realne. Coraz mocniej w nie wierzyłem. Zacząłem wierzyć każdemu słowu Anastazji, a mimo to nie potrafiłem dokończyć pisania rozdziału o przyszłości Rosji. Nie umieściłem go w poprzedniej książce pod tytułem Stworzenie. A ponieważ czułem, że powinien tam właśnie się znaleźć, wydanie książki się opóźniało. Chciałem, żeby wszystko, co mówiła, było wystarczająco przekonujące i realne, żebym nie tylko ja, lecz także wielu ludzi uwierzyło i zaczęło działać w imię pięknej przyszłości. Jednak z powodu niektórych wypowiedzi Anastazji nie udawało mi się przekonująco o tym wszystkim napisać. W książce Stworzenie opublikowałem pogląd Anastazji o tym, że otaczająca nas przyroda jest niczym innym, jak zmaterializowanymi myślami Boga. Jeżeli człowiek zdoła zrozumieć je, choćby częściowo, nie będzie musiał więcej czynić wysiłków, aby zdobyć pożywienie, aby użyźniać ziemię, nie będzie musiał tracić sił na walkę ze szkodnikami i chwastami, gdyż ziemia sama potrafi się regenerować. W ten czas jego umysł wyzwoli się z codziennych trosk o byt.
Wówczas człowiek może zająć się tym, co najbardziej jest odpowiednie dla jego istnienia, tworzeniem wspólnie z Bogiem pięknych światów. Pragnąłem, żeby w te słowa uwierzyły rzesze ludzi. Jak jednak mam to zrobić? Jak oni mają w to uwierzyć, skoro uprawa ziemi w Rosji, a także w innych krajach nie odbywa się bez nawożenia? Bardzo wiele zakładów przemysłowych na świecie zajmuje się produkcją różnorodnych środków chemicznych wzbogacających glebę. Z tym problemem parokrotnie zwracałem się do naukowców, agrotechników, lecz zawsze nieodparcie otrzymywałem wciąż tę samą zbywającą odpowiedź. Rajski ogród? Oczywiście można założyć na jednym hektarze ziemi, lecz trzeba by pracować w nim od świtu do zmierzchu. Bez zasilania gleby nawozami nie uzyska się dobrego urodzaju. Nie obejdzie się też bez oprysków środkami ochrony roślin, inaczej plon zostanie zniszczony przez chmarę rozmaitych szkodników. Na przytaczany przeze mnie dowód, że w tajdze u Anastazji rośnie wszystko bez pomocy człowieka, oświadczali. Przypuszczalnie rośnie, jeśli jednak wierzyć tej pustelniczce, tajga została zaprojektowana. Zaprojektowana właśnie w taki sposób, bezpośrednio przez Boga. Człowiekowi potrzebne jest nie tylko to, co rośnie w tajdze. W tajdze na przykład nie występują drzewa owocowe. Dlatego też koło sadu człowiek musi chodzić. Sad nie może rosnąć sam. Kilkakrotnie odwiedzałem sklepy typu wszystko dla ogrodu, działkowiec, sadownik. Obserwowałem, jak dużo osób kupuje mieszanki z chemikaliami. Patrzyłem na nich i pomyślałem, że nigdy nie uwierzą w to, co Anastazja mówiła. Uznałem, że pisanie o przyszłości Rosji jest bez sensu. Nie uwierzą. Nie uwierzą, ponieważ ta przyszłość związana jest przede wszystkim z nową świadomością, z nowym podejściem do traktowania ziemi i naturalnego otoczenia. Nie znam ani jednego współczesnego człowieka, który by mógł potwierdzić to, co powiedziała, ani jednego namacalnego przykładu na potwierdzenie jej słów. Wręcz przeciwnie, fakty przemawiają przeciwko niej. Funkcjonujące zakłady chemiczne produkują środki ochrony roślin przeciwko różnym szkodnikom. Istnieje osobna nauka o ziemi, a w naukowe badania zaangażowanych jest wiele osób. Brak ważkich, namacalnych dowodów potwierdzających słowa Anastazji miał na mnie duży wpływ. Taki, że już w ogóle nie mogłem dalej pisać. Dlatego też zgodziłem się pojechać do Austrii, do Innsbrucku. Zatelefonował do mnie wydawca z Niemiec, informując, że dyrektor Instytutu Bioenergetyki Leonard Hoschenheng zaprasza mnie, abym wygłosił prelekcję o Anastazji przed najznamienitszymi uzdrowicielami z Europy. Instytut opłacał podróż, pobyt i gotów był zapłacić 1000 marek za każdą godzinę wystąpienia. Pojechałem tam nie ze względu na pieniądze, ale w poszukiwaniu przekonujących i zrozumiałych dla większości ludzi argumentów za lub przeciw projektowi Anastazji i jej zapewnieniom o przyszłości Rosji. Doktor Hoschenheng, który mnie zaprosił, sam był wykwalifikowanym lekarzem i znanym uzdrowicielem z pokolenia na pokolenie. Jego dziadek leczył rodzinę japońskiego imperatora, jak również inne osobistości. Oprócz budynku instytutu jego prywatną własnością było kilka niewielkich hotelików, w których zatrzymywali się licznie przybywający tu chorzy z całej Europy. Należały do niego również restauracja, park, jakieś budynki w centrum miasta. Był milionerem, lecz na przekór powszechnemu wyobrażeniu wielu Rosjan na temat sposobu życia zachodniego bogacza, Leonard całą pracę dotyczącą leczenia wykonywał sam. Osobiście przyjmował każdego, kto do niego przyjeżdżał. Liczba pacjentów dochodziła czasem do
50 i Leonard pracował wtedy po 16 godzin dziennie. Tylko czasami pozwalał przyjmować swoich pacjentów uzdrowicielowi z Rosji. Wystąpiłem przed zebranymi w Innsbrucku uzdrowicielami, rozumiejąc, że interesuje ich przede wszystkim Anastazja. To o niej opowiadałem im przez większość mojego wystąpienia, a pod koniec trochę opowiedziałam jej o projekcie, o jej projekcie. Mając cichą nadzieję, że usłyszę od zgromadzonych tam potwierdzenie lub zaprzeczenie tego pomysłu. Oni jednak niczego nie potwierdzili ani niczemu nie zaprzeczyli, tylko wciąż zadawali szczegółowe pytania. Wieczorem na koszt Hoshenhenga odbywał się bankiet. Nazwałbym go po prostu kolacją. Każdy mógł zamówić, co chciał, ale wszyscy byli skromni, dając pierwszeństwo sałatkom. Nikt nie pił ani nie palił. Ja również nie zamówiłem żadnego trunku. Nie dlatego jednak, żeby nie wyglądać przy nich jak biała wrona. Sam zwyczajnie nie wiedziałem, dlaczego nie miałem ochoty na mięso ani na wódkę. Podczas kolacji znów dyskutowaliśmy na temat Anastazji. Zrodził się tam zwrot. Nie pamiętam już, przez kogo wymyślony. Wspaniała przyszłość Rosji związana jest z syberyjską Anastazją. Słowa te zostały pochwycone i w różnych wersjach były powtarzane przez uzdrowicieli z Włoch, Niemiec, Francji. Oczekiwałem konkretów. Dlaczego i dzięki czemu właściwie zdarzyło się to wspaniałe? Nikt na to nie przedstawiał konkretnych dowodów. Uzdrowiciele kierowali się, widać, jakimś rodzajem własnej intuicji. Mnie jednak potrzebne były dowody. Czy ziemia może wykarmić człowieka bez dodatkowych wysiłków tylko dlatego, że zrozumie on dobrze myśli Boga, którego nikt nie widział? Wróciłem do Rosji i przypomniałem sobie słowa europejskich uzdrowicieli i znów, choć już bez cienia nadziei, szukałem dowodów, po które gotów byłem jechać choćby na koniec świata. Jak się wkrótce okazało, wcale nie trzeba było jechać daleko. Nie żadna teoria, ale nieprawdopodobny zbieg okoliczności, niczym umyślnie przez kogoś zaplanowany, objawił mi się jako żywe potwierdzenie słów Anastazji. A było to tak.